Cześć wszystkim, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zrecenzujemy sobie konsolkę od Nintendo, o której przynajmniej 50% społeczeństwa polskiego nie wie o jej istnieniu. Mówię tutaj o konsoli Nintendo Wii. Jest to bardzo niedoceniana konsola, aczkolwiek uważam, że jest bardzo ciekawa. Jest na pewno interesującym urządzeniem, jak na swój wiek bardzo innowacyjnym. Konsola ta powstała w 2006 roku, także troszeczkę lata jej świetności już minęły, aczkolwiek ja posiadam ją w 2020 i naprawdę świetnie się z nią bawię. Także co? Zapraszam do recenzji. Jeżeli filmik będzie Wam się podobał, to oczywiście zapraszam również do subskrypcji mojego kanału, do lajkowania, do klikania w dzwoneczek i lecimy z tematem. No i dobrze, słuchajcie. Mamy przed sobą konsolkę Nintendo Wii. Model z 2006 roku. 001. Wersja europejska. Jej stan jest według mnie bardzo ładny. Kupiłem ją generalnie na Allegro za 150 zł. Także no naprawdę są to już w tym momencie śmieszne pieniądze, jeżeli chodzi o konsolę. Generalnie konsolka jest bardzo mała, zobaczcie. Zobaczcie moją dłoń, a zobaczcie konsolę. To jest raczej niespotykane w obecnych czasach. Tutaj jest wejście oczywiście na płyty. Przycisk Power, Reset, Eject. Zaślepka. W środku jest guzik do synchronizacji pada oraz slot na kartę pamięci. Z tyłu natomiast mamy wejścia od zasilacza, od komponentu wideo, od sensor bara, który mam teraz podłączony pod telewizor, i dwa wejścia USB. Minus tej konsolki to taki, że no, nie możemy skorzystać z HDMI, aczkolwiek są już na rynku przejściówki. Musimy korzystać na razie z czegoś takiego, jeżeli w standardzie, tak, czyli to wpinamy tutaj, a te trzy kabelki odpowiednio pod telewizor. Fajną sprawą są natomiast kontrolery. Nunchak, coś takiego. I żeby to działało, musimy go wpiąć pod ten kontroler, co wygląda jak pilot od telewizora, przynajmniej tak mi żona powiedziała. To jest klapeczka. Wpinamy sobie baterię. Zapinamy. Tutaj są wszystkie guziczki, tu jest IRDA. I teraz tak, końcówkę od tego nunchaka wpinamy sobie tutaj. I w tym momencie to jest nasz główny pad. Tak on wygląda śmiesznie. I on odczytuje też gesty. Zarówno nunchak, tak jak i ten główny pilot. Także tak to wygląda. Generalnie ja mam to tak zrobione, że Nintendo Wii sobie leży tutaj schowane pod RTV-ką. Tutaj jest gierka jakaś, Brother in Arms, telewizorek. I teraz tak, nad konsolą Nintendo Wii jest jeszcze tak zwany sensor bar. Zwykły czujnik, tak to wygląda. Zwykły czujnik na podczerwień. Co ciekawe, w tych czasach było to niespotykane, że taki pilot posiadał jeszcze wbudowany głośnik oraz wibracje. No i wiadomo, czujniki ruchowe, tak? Z jednej, jak i z drugiej strony. A, słuchajcie, jeszcze jedna kwestia. Jeżeli chodzi o samą konsolę, to nie powiedziałem Wam o tym, że... Tylko wypnę tutaj wszystko, żeby Wam to pokazać. Nie powiedziałem Wam o tym. I tutaj wchodzą karty pamięci z GameCube'a. To też jest bardzo istotne. O, tak to dokładnie widać. Czyli tak, dwie karty do GameCube'a oraz cztery pady do GameCube'a wchodzą. Także tak to wygląda. Myślę, że ta konsola jest całkiem w tym momencie usprawniona w różnego rodzaju porty.
No, z tyłu mam jeszcze pendrive'a wrzuconego z jakimiś tam skórkami i tak dalej. No i tyle. Dobra. To teraz tak, odpalimy sobie grę jakąś, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Na pierwszy rzut pójdzie gra taka, można powiedzieć, ekskluzywna oraz dosyć niespotykana w Polsce. James Bond 007 GoldenEye. No, zapraszam do krótkiej recenzji, zobaczycie sobie, jak to wygląda. Według mnie gierka jest naprawdę spoko. A więc tak, bez zbędnego przedłużania odpalamy sobie konsolę. Nintendo Wii się uruchamia. Bardzo szybko i sprawnie to działa. Już jesteśmy w menu. Tak to wygląda. O, możecie sobie zobaczyć. Ruszamy sobie pilocikiem. Dobra. Odpalimy sobie teraz grę. No i dobra, słuchajcie. Mamy już odpaloną grę GoldenEye 007. Gra jest z 2006 roku, co trzeba podkreślić, także ma już na obecne czasy 14 lat. Co nie zmienia faktu, że bardzo przyjemnie się w nią gra do tej pory. No a drugi aspekt to taki, że nie miałem wcześniej z nią w ogóle styczności. Jakieś napisy. Dobra. Press any button. A, odpalimy sobie nową grę. Zobaczycie, jak to od samego początku sobie wygląda. No i dobra. Zbieramy broń. Podchodzimy do okienka. A, musimy wyjąć naszą strzelbę. Sterowanie, powiem Wam szczerze, że jest bardzo fajne. Nie ma jakichś tam generalnie większych problemów. Zwłaszcza, że można sobie ustawić właśnie auto aim, tak jak przed chwilą zrobiłem. O, widzicie, zawsze można szybko trafić w cel. Także nie jest to problemem, można ewentualnie sobie samemu trafić w tarczę, aczkolwiek no, cel jest dosyć daleko. Dobra. Teraz musimy nacisnąć sobie C, żeby ukucnąć. I strzelamy kolejny raz w tarczę. Dobra. Możemy wstać, wziąć kolejną broń. Zmienimy sobie. O, także, no, generalnie widzicie, grafika nie jest wcale jakaś zła. Pyk, pyk. Pyk. Dobra, jeszcze chyba, o, nie trafiłem tego. Dobra, koniec. Możemy sobie przejść dalej. O, to jest fajny temat. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to generalnie wygląda. Mam tutaj nunchaka i trzeba nim o, zamachnąć, żeby otworzyć drzwi. Dobra. Otworzyliśmy. O, trzeba to zrobić jeszcze raz. Okej. Przeskakujemy. No widzicie, sterowanie jest bardzo fajne i generalnie sterujemy sobie tak naprawdę machając jedynie nadgarstkiem. Nawet nie machając, tylko... O, musimy sobie włączyć tłumiczek, zainstalować. Dobra, trzeba kucnąć.
Dobra. Teraz będzie, słuchajcie, ten sam myk, że będziemy sobie szli. No i mamy gościa załatwionego. Idziemy dalej. Po naciśnięciu A możemy biec. Teraz musimy tutaj, z tego co pamiętam, wyeliminować gościa szybko. O, dobra. Załatwiony. Objective complete. No i tak wyglądał samouczek. No, wprowadzenie do misji kolejnej. Dobra, to sobie ominiemy. Pokażę Wam jeszcze sam początek pierwszej misji. Myślę, że tak z pierwszą minutę. Jeżeli będzie się Wam filmik podobał, to oczywiście nagramy więcej materiału. Ale grafika naprawdę nie razi w oczy. Jest bardzo przyjemna. Pady, znaczy ten cały kontroler jest bardzo intuicyjny. Do niczego generalnie nie można się tutaj przyczepić. Jedyne co, to jeżeli chodzi o ten sensor bar, musi być naprawdę idealnie na wprost nas. No, zdejmiemy sobie na szybko dwóch pierwszych gości. I to będzie na razie na tyle. Chciałem Wam tylko pokazać w tym filmiku po prostu, jak to wygląda na obecne czasy. A myślę, że wygląda całkiem nieźle. Na trzy. Dobra, dawaj. Cyk. I dwóch załatwionych. You take the tower, but watch out for that sniper. I'll get the truck. No i tyle. Dobrze, słuchajcie, to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Jeżeli będziecie chcieli więcej, lajkujcie, subskrybujcie, piszcie komentarze, że Wam się podoba. A ja się tymczasem z Wami żegnam i konsolę wyłączam. Trzymajcie się. Hej.